spoko z tylniany na okładzinę ze starych desek. Szukaliśmy pomysłu na aranżację naszego salonu. Od początku wiedzieliśmy, że chcemy mieć w mieszkaniu jak najwięcej drewna. Z czasem okazało się, że jest możliwość zakupienia starych desek. I to był strzał w dziesiątkę. To było dokładnie to, czego poszukiwaliśmy. Oto pomysł na oryginalne wykończenie ściany w domu. Okładzina ze starych desek. Nasz film zaczynamy od etapu końcowego. Stare deski na ścianie i równie stary sposób ich zabezpieczenia. Impregnacja pokostem lnianym. Na tym kończymy użycie słowa stary, bo i sposób pozyskania desek i użyty impregnat to rozwiązania bardzo nowoczesne. Pokost lniany ma długą historię. To olej wyciskany z lnu, a więc produkt naturalny, za to o właściwościach porównywalnych z chemicznymi środkami ochrony drewna. Współczesny pokost lniany jest produktem ekologicznym. Ma atest higieniczny. Można go stosować na zewnątrz domu, jak i wewnątrz, ciesząc się ze skutecznej ochrony drewna w zgodzie z naturą. Deski, z których zrobiliśmy tę intrygującą boazerię, są stuletnie. Pochodzą z rozbiórek drewnianych domów i stodół. Firma, która oferuje takie deski, najpierw je suszy, czyści, potem przycina na wymiar. Mają grubość 1,5 cm, szerokość 10-30 cm. Długość, jak w naszym przypadku, nawet 2,5 metra. Każda deska ma wycięte pióro, więc można składać jedną na drugą, ukrywając mocowanie desek w pelcu. Pan Rafał, nasz mistrz prac wszelakich, rozważał z pomocnikiem panem Markiem kilka sposobów zbudowania boazerii z desek. Pierwsza metoda to przymocowanie do ściany pionowych listew, a następnie przykręcenie do nich desek. Druga metoda to klejenie desek bezpośrednio do ściany. Tyle, że deski powinny mieć nie więcej niż 180 cm szerokości. Nasze są dłuższe. Trzeci sposób okazał się najlepszy. Okładzina z desek zostanie przygotowana w dwóch częściach na stole roboczym na tarasie, dwa moduły do powieszenia na ścianie. A dokładnie było tak. Panowie rozłożyli przesłane przez producenta deski. Chodziło o to, by nie doszło do wypaczania się cennego materiału. Początek pracy to skrupulatne dopasowanie do siebie desek, by utworzyły jak najszczelniejszą boazerię. Ważna jest i kolorystyka, i przyleganie do siebie. Kolejny etap to rozłożenie na stole listew, do których będą przykręcane deski. Optymalne rozstawienie to 30 cm. Można już układać i przytwierdzać deski na stałe. Wkręty mocują każdą deskę do listwy w kilku punktach. Pan Rafał zrobił specjalne uchwyty z twardej płyty, które posłużą do zawieszenia modułów z desek na ścianie. Ta sama operacja powtarzana jest z drugą partią desek. W przemyślany sposób wykonano wykończenie boków boazerii. Deski nie przylegają bezpośrednio do ściany, lecz są mocowane, jak widzieliśmy, do listew. Pan Rafał wykonał boczną listwę wykończeniową z deski, dociął jej bok pod kątem 45 stopni, tak samo boki zbitych desek. Teraz i listwa, i boki boazerii idealnie pasują do siebie. Obramowanie ze starej deski utworzyło dyskretną ramę. Teraz operacja na ścianie. Dokładny pomiar miejsc mocowania. Pan Rafał wkłada w wywiercone otwory haki kątowe w koszulce rozpierającej. Już można powiesić najpierw dolny moduł. Widać, że pomiar wykonano dokładnie. Boazeria trafia na swoje miejsce. Teraz drugi, górny. Kilka mocnych ruchów i jest. O dokładności wykonanej pracy świadczy fakt, że nie sposób wypatrzyć na okładzinie miejsca łączenia dwóch płaszczyzn. Korzyści z powieszenia boazerii? Można w każdej chwili ją zdjąć przed malowaniem mieszkania, czy też kiedy przyjdzie ochota na zmianę scenografii. Deski pozyskane ze stuletnich domów pięknie wyglądają w każdym pomieszczeniu, ale trzeba zabezpieczyć je przed działaniem wilgoci. Bez impregnacji mogłyby się wypaczyć i brudzić. My używamy pokostu lnianego firmy Drewnochron. Producent instruuje, by pokost wymieszać w stosunku 1:1 z rozcieńczalnikiem. Wystarczy jedna warstwa pokostu nanoszona pędzlem. Olej wypełnia wolne przestrzenie w drewnie, blokując tym samym dostęp wody, a jednocześnie pozwala na odprowadzenie wilgoci z drewna. Pokostem można malować drzwi, okna, meble, lamperie, a na zewnątrz drzwi, okna, altanki, meble ogrodowe, płoty. Drewno chłonie impregnat, ale nie tworzy powłoki lakieru. Nie wydziela praktycznie żadnego zapachu, jednak w trakcie prac i do wyschnięcia, czyli przez 1-2 dni, zalecane jest wietrzenie.
Zaimpregnowane pokostem deski można lakierować i malować farbami olejnymi i ftalowymi. Pokost nie toleruje za to stosowania farb epoksydowych i poliuretanowych. Była dekoracja ze starych desek, jest dzieło sztuki.